Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Ledwie otwarto nową instalację sortowniczą w suwalskim PGO, a już kolejna zmiana na horyzoncie. Właśnie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę szacowanej na blisko 130 milionów złotych spalarni odpadów. Nowoczesny obiekt ma powstać w sąsiedztwie miejskiej ciepłowni. To nie przypadek, bowiem w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów produkować się tu będzie ciepło oraz energię elektryczną. Obiekt ma powstać do końca 2026 roku. Na zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów miasto pozyskało wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 128 107 000 zł. Połowa tej kwoty to dotacja, a druga połowa to preferencyjna pożyczka. Instalacja z uwagi na jakość skomplikowanego systemu spalania nie będzie truć środowiska, a jak podkreśla Czesław Renkiewicz, ma według założeń pozytywnie wpłynąć na złagodzenie wzrostu rachunków za ogrzewanie i poprawić gospodarkę śmieciową. Dzisiaj odpady nadające się wyłącznie do termicznej utylizacji są wożone do dość odległych spalarni, kosztuje więc nie tylko ich unieszkodliwienie, ale i transport. Miejscowa instalacja ograniczy te wydatki. Mniej wyda również przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, które po powstaniu zakładu spalającego odpady będzie mogło zaoszczędzić na zakupie paliw stałych. Jak szacuje ratusz, z dymem pójdzie rocznie o około 9 tysięcy ton węgla mniej niż teraz. Duże oszczędności spodziewane są również w opłatach za emisję dwutlenku węgla, która z roku na rok progresywnie rośnie. Trzecia korzyść to produkcja własnego prądu, co przy obecnych oczekiwaniach firm energetycznych również ma ogromny wymiar finansowy. W ramach inwestycji w sąsiedztwie PEC-u powstaną m.in. hala wyładunkowa, bunkier na odpady, kocioł parowy, turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i monitoringiem emisji zanieczyszczeń, różnego rodzaju instalacje pomocnicze, nowy budynek administracyjno-socjalny, powstanie też nowy układ drogowy, parkingi, chodniki, mała architektura. Spalarnia ma powstać w ciągu nadchodzących 3 lat.